Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Celem projektowanej regulacji zawartej w projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. W związku z powyższym mam do Pana Ministra cztery krótkie pytania. Czy Ministerstwo dysponuje aktualnymi danymi, jaki jest poziom odzysku i recyklingu od odpadów w chwili obecnej? Jakie są gwarancje, że ustawa ta okaże się skuteczna i pozwoli osiągnąć do 2014 roku wymagany dyrektywą poziom recyklingu i odzysku opakowań? Czy i w jakiej wysokości mogą być na nas nałożone kary po 2014 roku w przypadku niespełnienia zapisów dyrektywy? I czwarte pytanie. Czy i jakie mogą być konsekwencje tej ustawy dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu opakowania? Dziękuję bardzo.